W latach 60. Ornetę zaczęli odwiedzać marynarze. A to dlatego, że na zamówienie polskich linii oceanicznych w Gdyni Stocznia Szczecińska zbudowała drobnicowiec, który nazwano MS Orneta. Wodowanie odbyło się 19 sierpnia 1961 roku. Matką chrzestną została pani Janina Racinowa, ówczesny dyrektor liceum ogólnokształcącego w Ornecie. Pierwszy rejs odbył się 5 kwietnia 1962 pod dowództwem kapitana Józefa Lipskiego. Marynarze odwiedzali Ornetę, a ja jako marynarz w wojsku fotoreporter marynarki wojennej nawiązałem kontakt, proponując rajdy do Grunwaldu, które odbywały się na polach Grunwaldu i Piławkach. Imprezy podobały się i tak powstała wymiana kulturalna między klubami. Jedziemy na zlot Grunwaldu. Cel zlotu to wspólna zabawa, uczestniczenie we wszystkich konkursach, które są punktowane. Najlepszy dostaje nagrody upominki. Na zlocie każdy może znaleźć coś dla siebie. Konkursy to jazda na orientację, próby sprawności, udzielanie pierwszej pomocy, konkurs wiedzy o Polsce, konkurs kodeksu drogowego. Oceniano obozowisko danej grupy, udział w śpiewaniu, tańcu. Wieczorem pieczenie kiełbasek przy ognisku, a organizator umożliwił zakup kiełbasy. Orkiestra wojskowa grała do samego rana. Widzimy rozkładanie namiotu. Niektórzy już odpoczywają. Nasza baza. Nasi rajdowcy odpoczywają. Widzimy Eryka, Jasię i Ulkę. Wspólne imieniny. 9. Był nawet tort. Jurek przy syrenie. Panowie debatują nad konkursami. Konkurs rzutką do tarczy. Próba sprawności w wykonaniu kolegi Słowikowskiego. Komandorem Grunwaldu był kolega Tadeusz Czciński. W tej chwili ogłasza wyniki. Koledzy odbierają nagrody. Nagrodę odbiera kolega Mirosław Naszkierski. Zdzisław Dobrowolski. Jurek Kierul. Eryk Żakiewicz. Władysław Żuk. Kolega Słowikowski.
Po zlocie odjeżdżamy do domu. Koledzy na naszym zebraniu członkowskim przekazują porozumienie, jakie odbyło się w Warszawie między Klubem Marynarki Wojennej a Oddziałem Warmińsko-Mazurskim. Na zebraniu zarządu głównego PTTK w Warszawie nawiązano kontakt z nowo powstałym oddziałem PTTK Marynarki Wojennej. Pomysłodawcą i założycielem oddziału PTTK Marynarki Wojennej byli kapitan Ireneusz Adamski, Marian Wawrzyniak, Józef Zaworski, Tadeusz Radziun. 5 lutego 1963 powstały dwa kluby – Klub Motorowy i Klub Płetwonurkowy. Ze strony oddziału PTTK Warmińsko-Mazurskiego byli kolega Tadeusz Czciński, Władysław Klocek i Mirosław Naszkierski. Podpisano i ustalono, że w zlotach grunwaldzkich będą uczestniczyć marynarze z Helu i Gdyni, a w zlotach do morza koledzy z Warmii i Mazur. Oto migawki z rajdu do morza. Jadą koledzy klubu motorowego z Ornety. Widzimy proporczyki ze zlotu do morza. Jesteśmy na polu biwakowym. Nasza grupa klubu motorowego. Widzimy Mieczysława, Mirosław się goli, a w środku siedzi mały Bogdan. Przygrywa orkiestra z flotylli. Nasi rajdowcy już biesiadują. Słyszymy śpiewy i słynny Hej Siup Michałek. Wycieczka do Gdyni, przed nami statek Batory. Odwiedzamy Hel, widzimy tablicę pamiątkową, obrońcy Helu. Na zakończenie zlotu rozdanie nagród. Nagrodę otrzymuje Mirosław Naszkierski. Kolega Jacewicz. Stanisław Podgórski. Erik Żakiewicz. Hej, siup, nie mogę, bam chory na nogę. Hej, siup, nie mogę, bam chory na nogę. To idź, Michale, nie kocham cię wcale. Ach, moja droga, już nie boli noga. Ach, moja droga, już nie boli noga. Mój.